Dzień dobry, witam Was serdecznie Australii oczami Asi. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo krótki film, bardzo za to przepraszam, ale naprawdę z Julką nie mamy czasu w tym tygodniu. Ale to będzie film o owocach i warzywach w Australii. Kiedyś już Wam pokazywałam to miejsce i serdecznie Was zapraszam jeszcze raz, bo już minął jakiś czas od tego filmu. Chcę Wam teraz pokazać, jakie były ceny tutaj, więc trochę bardziej dokładnie niż ostatnio, żebyście mieli trochę pogląd na to, jak wyglądają ceny owoców i warzyw. Tutaj byliśmy na tej wycieczce, którą widzieliście ostatnio, Przemek podnosi te arbuzy, bo naprawdę były bardzo, bardzo ciężkie, się śmialiśmy, że możemy używać ich zamiast chodzić na siłownię, zamiast jakichś ciężarów. Byliśmy tutaj z Justynką i z Żenią na Bribie Island i ostatnio ten film oglądaliście, natomiast przedtem, zanim wjechaliśmy na wyspę, jest takie miejsce, gdzie można kupić lokalne warzywa i owoce. I faktycznie smak jest ich niewiarygodny i ceny są naprawdę bardzo fajne. Niektóre owoce i warzywa są dla mnie absolutnie nieznane, jeszcze ich w ogóle nie jadłam, będę musiała oczywiście to zrobić kiedyś. To są dynie, najróżniejsze jak widzicie, różne rodzaje. Nie ma tutaj norm unijnych, w związku z tym wszystkie warzywa, owoce są różnej wielkości. Różnej jakości również, ale faktycznie to wszystko nie jest jak wyciągnięte z pudełka, jak wycięte z różnych rzeczy, także jakieś takie wszystko idealnie zwymiarowane. Wącham, ja uwielbiam zioła i ja mam zasadzone u siebie w ogródku. To są ananasy, które my bardzo lubimy na grillu kłaść, ciąć w taki plastik i na grillu kłaść. Tutaj są jabłka i gruszki, zaraz będę Wam chciała pokazać ilość jabłek. Polska jest królową jabłek, zdecydowanie. Awokado, chcę Wam pokazać, jak się sprawdza, czy awokado jest dobre, czy nie jest zepsute. Ogonek się otwiera i patrzy się, jest piękny, zielony kolor. Wtedy wiadomo, że takie awokado jest idealne do jedzenia. Także to jest moja rada dla Was, jak będziecie gdzieś kupować. To jest mango, Przemek na samym początku, gdzieś Wam mówiłam, kupował całe skrzynki mango i myśmy się tym po prostu objadali i chyba objedliśmy, dlatego że mango w tej chwili nie kupujemy, skupiamy się zdecydowanie na innych owocach. Ananasów są dwa albo trzy rodzaje, jedne są większe, drugie są mniejsze, ale wszystkie tak samo bardzo, bardzo słodkie. Tutaj są pocięte już w kawałki, to jest arbuz taki żółty, on się nazywa szampański. Był trochę mniej słodki od tego czerwonego, także wolę bardziej czerwony. Jak widzicie, banany nam bardzo szybko tutaj dojrzewają. To jest maszyna do robienia soków, do której niedługo będę Was zapraszać, dlatego że tutaj z tą maszyną zapoznawałam się nie tylko ja, jak widzicie, ale również Żenia będzie przygotowywać dla siebie sok. Bardzo duże ilości melonów, które ja bardzo lubię, i są różne ilości melonów, są bardziej słodkie, są mniej słodkie. Ten po lewej stronie był mniej słodki, ten po prawej zdecydowanie bardziej. Są oczywiście specjalne ceny również, tam gdzie macie takie czerwone naklejki, więc można naprawdę dostać warzywa i owoce w bardzo, bardzo dobrych cenach. To są mango dosyć duże, zastanawialiśmy się, czy je nie wziąć, bo to są jakieś XL mango, ale w końcu, jak Wam mówiłam, objedliśmy się i zostawiliśmy na razie to. Justynka mówiła, że mango były bardzo dobre, ponieważ oni wzięli taką całą skrzynkę. My się skupiliśmy na mniejszej ilości kupowania rzeczy, dlatego że w domu jeszcze mieliśmy warzywa i owoce, to się dosyć szybko psują przy tej temperaturze te rzeczy, w związku z tym musimy najpierw zjadać to, co już mamy. Tutaj Justynka po lewej stronie się pojawiała, tutaj widzicie mnie, Justynka ma niesamowitą suknię, później Wam pokażę piękne kolory. Zobaczcie, trzy, bardzo dobra cena, trzy kukurydzy za 5 dolarów, oczywiście bardzo dobra cena w Australii, tak? Jeden kilogram pomidorów, nie wiem, po 2 albo 3 dolary był. Bardzo dobra marchew, my często robimy sok z marchwi, więc zdecydowanie kupiliśmy. Ten kawałek kosztuje 4,55 takiego arbuza, ale jak już Wam mówiłam, trochę byliśmy rozczarowani, nie był tak słodki. Tu Justynka w swoich pięknych kolorach. Ja kocham kolory, więc uwielbiam, jak Justynka ma takie suknie. Mówiliśmy już Wam, że mówiłam Wam wcześniej, że ananasy jak najbardziej braliśmy na grilla. I zobaczcie, to jest taka, można powiedzieć, szopka, tak? Gdzie sprzedają tak pyszne rzeczy. Można wziąć butelkę różnej wielkości, podłożyć i zobaczcie, maszyna ściska pomarańcze, w tej chwili nie ściska,
Z Unią się zagadaliśmy i nie zorientowaliśmy się, bo ja kamerę po prostu miałam nastawioną, rozmawiałam z Unią, że po prostu te pomarańcze tam nie wpadają, trzeba było je popchnąć trochę ręką, ale było to zabawne, jak się zorientowaliśmy, że trzeba tej maszynie trochę pomóc. Ten sok również wzięłam i ja i był rewelacyjny. Żałowaliśmy tylko, że nie był chłodny, bo myślę, że gdybyśmy wzięli go do domu, myśmy od razu go wypili, bo na plaży, bo myśmy przecież na plaży pojechali, ale trzeba było faktycznie wziąć do domu i go mocno schłodzić, był zdecydowanie lepszy. Myślimy o tym, żeby kupić taką maszynę, oczywiście nie taką wielką, broń Boże, tylko taką trochę mniejszą, ale jest to niesamowita frajda móc sobie zrobić taki sok, a poza tym pić taki sok. On ma miąższ i te pomarańcze są bardzo, bardzo słodkie. To jest nasz koszyk, dużo tam było rzeczy, tak jak Wam mówiłam, musimy najpierw zjadać to, co mamy w lodówkach i z tym jest ogromny problem, z bananami, które bardzo szybko dojrzewają, także ja końcówki bananów w folię zawijam, bo już wiem, że tak trzeba robić i troszeczkę dłużej wytrzymują. To jest dragon fruit, czyli to jest, można powiedzieć, smoczy owoc, nigdy go nie próbowałam, ale wygląda nieziemsko, tak pięknie te kolory wyglądają. Jeżeli ktoś z Was próbował, bardzo proszę dać mi znać, jaki ma smak i do czego można go użyć. Ja bardzo chętnie kupię następnym razem. Kupiliśmy pomidory takie na sałatkę, 4 pomidory za dolara, a więc no, w Australii jak za darmo, można rzec. Także zdecydowanie kupiliśmy to. Warto zaglądać do takich shop, wyglądają to jak shopy, naprawdę niezbyt elegancko, ale tam są najlepsze właśnie smaki owoców i warzyw i najlepsze ceny owoców i warzyw, także ja zawsze, jak przyjeżdżacie do nas, wam polecam takie rzeczy i mówię zawsze, żebyście tutaj się zatrzymywali. Gruszki, które wyglądają jak jabłka, to są odmiany gruszek i dalej jabłka wyglądające jak jabłka, no to chyba nie ma, nie ma żadnej niespodzianki, ale faktycznie gruszki mnie bardzo zaskoczyły. Są niektóre typy jabłek dla nas słodkich i smacznych, natomiast akurat te, które tam były, my nie kupowaliśmy, ponieważ to nie jest ten typ, który my lubimy. Kochani, niedługo będziemy się zbliżać do końca naszej wycieczki. Chciałam Wam jeszcze pokazać miody, które są najróżniejsze. Są miody z gingera i makadami. Kupiliśmy jedno takie opakowanie, bodajże koszt był 5 czy... Nie 5, przepraszam, tutaj kosztuje 10 dolarów. Natomiast 5 dolarów kupujemy na farmie u jednego pana, który faktycznie sam hoduje pszczoły. Przepraszam Was bardzo za tak krótki odcinek jeszcze raz, ale naprawdę z wielką... O, nago wchodzący Australijczycy. Ale naprawdę to wszystko, co mogę dzisiaj dla Was w tym tygodniu zrobić. Na koniec chciałam Wam pokazać ścianę przestępców. Kiedyś już Wam pokazywałam, ale chciałam teraz ją nagrać, trochę dłużej się na niej zatrzymać. To są zdjęcia ludzi, którzy kupili warzywa i owoce, nie płacąc, uciekając po prostu z miejsca przestępstwa. Pozdrawiam, buziaki, pa!